Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Jezus wzywa nas dziś do czujności i gotowości na Jego przyjście. Mamy naturalną skłonność do wygodnictwa, lenistwa i gnuśności. W wymiarze duchowym to wielkie zagrożenie dla naszego rozwoju. W życiu mamy wybór. Albo wybierzemy Boga i On sam stanie się ośrodkiem naszego życia, albo wybierzemy siebie i hedonistyczny styl życia zniewoli nas, budując wokół nas ciasną klatkę konformizmu. Troski doczesne, obżarstwo i pijaństwo skutkują ociężałością serca, które staje się jak kamień, twarde, nieczułe i ograniczające zdolność do ruchu. Życie takie, chociaż wygodne i przyjemne, staje się bierne, jakby obumarłe. I żyją takie trupy, przyduszone nadmiarem dóbr materialnych, niezdolne do oddychania pełną piersią wolności i odczuwające coraz większy głód i pożądanie nowych przyjemności. Hedonista staje się niewolnikiem tego, czego pragnie. W dobrach doczesnych pokłada swoją nadzieję, ale one stopniowo odbierają mu sens życia, zabijają go. Bądźmy mądrymi słuchaczami Słowa Bożego. Uczmy się pilnie w szkole Chrystusowej Ewangelii, jak nie wpaść w śmiertelną pułapkę hedonistycznego stylu życia. To nie ja jestem najważniejszy na świecie, nie jestem pępkiem świata. To jedynie Bóg jest ośrodkiem wszystkiego i tylko Jego powinniśmy pragnąć z całych swoich sił. Kiedy odrzucę fałszywą narrację, jaką próbuje wmówić mi ten świat, a wyjdę na drogę wypełniania woli Bożej, opadną ze mnie wszelkie kajdany zła. Na nowo odzyskam swoją wolność, wolność dziecka Bożego.